Prokuratorskie zarzuty usłyszeli już członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy mieli handlować narkotykami w zakładzie karnym we Wronkach, WOI Wielkopolskie. W sprawie zatrzymano łącznie 17 osób, w tym dwóch funkcjonariuszy służby więziennej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą pseudokibiców jednego z klubów sportowych. Wiek. Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, wykonują funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBS / P Zarządu w Poznaniu, przy udziale i współpracy funkcjonariuszy z Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jak tłumaczyła rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Poznaniu PROK Magdalena Mazur-Prus, przedmiotem śledztwa jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem narkotykami na terenie zakładu karnego we Wronkach. W okresie od 20 do 22 grudnia 2017 roku Röntgen. Wykonano czynności z udziałem łącznie 17 osób podejrzanych, w tym 14 osób to osadzeni w zakładzie karnym we Wronkach, w zakładzie karnym w Koziegłowach i w areszcie śledczym w Poznaniu, dwóch podejrzanych to funkcjonariusze służby więziennej, a jedna osoba w przeszłości była osadzona w zakładzie karnym we Wronkach, podkreśliła Mazur-Prus. Jak dodała, w trakcie czynności wykorzystano między. i neutron. Specjalistyczny sprzęt w postaci bezzałogowych statków powietrznych typu dron, przy pomocy których rejestrowano przebieg czynności, materiał ten zostanie wykorzystany w dalszym postępowaniu. 15 rok podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która w okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2017 roku Röntgen zajmowała się wprowadzaniem do obrotu na terenie zakładu karnego we Wronkach substancji psychotropowych i środków odurzających w ilości jednorazowo od 5 do 200 roku gram, nie mniej jednak niż 1 kg w ciągu miesiąca, za kwotę 50 zł za 1 gram. Zarzuty usłyszeli także dwaj funkcjonariusze służby więziennej, którym zarzucono popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień w związku z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, oraz przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej.